Dzień doberek. Witam się z Tobą bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że zaraz zobaczysz, że nadaję na żywo. Nadaję na żywo na Facebooku, na ściance odmładzanie na surowo. Później pobiorę ten film i załaduję go na YouTubie. Jeśli mnie widzisz, jeśli mnie słyszysz, a chcesz, abyśmy z tym filmem dotarli do Twoich znajomych, puść mi paluszek, puść mi serduszko i podziel się z innymi. Każdy Twój wpis, każdy Twój komentarz, każda Twoja reakcja wzmacnia zasięg tego filmu. Facebook działa w ten sposób, że kiedy jest dużo reakcji, Facebook zakłada, że film jest ciekawy, że wiele osób się tym interesuje i w ten sposób dzieli się tym filmem z innymi. Możesz pomóc. Mam nadzieję, że dzisiejszy temat Cię zaciekawi i zrozumiesz, dlaczego tak ciężko na przykład pozbyć się tkanki tłuszczowej na brzuchu. Czyli najlepsza strategia na utratę tłuszczu z brzucha. Po pierwsze, potrzebujemy zrozumieć, że tłusty brzuch to nie jest problem diety, a to jest problem hormonalny. To jest problem wysokiego kortyzolu. Kortyzol, czyli hormon stresu. Kiedy mamy dużo stresu w swoim życiu, mamy taki mechanizm samozachowawczy, który obudowuje nasze organy, nasze narządy poprzez tkankę tłuszczową w okolicach brzucha. Czyli mamy brzuch sterczący, wytłuszczony. To jest twój odruch samozachowawczy. To jest taki proces przetrwania. W ten sposób nasze ciało reaguje na stresującą sytuację. Odkłada tłuszcz właśnie w tych okolicach. Dlatego diety i ćwiczenia to nie jest dobra strategia, jeśli chodzi o tłuszcz na brzuchu. Dlaczego? Dlatego, że dieta odchudzająca to stres dla naszego organizmu. Kiedy się odchudzasz, to w Twoim organizmie włącza się jeszcze większy proces samozachowawczy. Przetrwanie, nie ma jedzenia, to jest stres dla Twojego organizmu. Jak również silne ćwiczenia, to jest następny stres dla Twojego organizmu. Twoje ciało nie potrzebuje silnych ćwiczeń. Owszem, ćwiczenia potrzebne są dla naszego ciała, abyśmy mogli oczyszczać się z toksyn i abyśmy mogli utrzymać sprawność fizyczną. Natomiast silne ćwiczenia, chodzenie na siłowni czy jakiś mocny aerobik, to nie jest wcale dobra strategia na spalenie tkanki tłuszczowej na brzuchu. Poprzez stres będzie jeszcze większy kortyzol, poprzez ten większy kortyzol będzie jeszcze większy brzuch. Dlatego do czego Cię zachęcam i co jest naprawdę, co naprawdę działa, to spacery. Zachęcam Cię do tego, żebyś rozpoczął, żebyś się rozpoczęła od dzisiaj długie spacery. 1 godzinę dziennie albo 10 tysięcy kroków. To jest najlepsza strategia na spalenie tłuszczu na brzuchu. Druga to jest akupresura nadnerczy. Czyli naciskamy po jednej stronie pępka, po drugiej stronie pępka około 2,5 cm, leżąc na łóżku rano i wieczorem i trzymamy palcem przez 2 minuty i obniżamy swój stres. Obniżamy kortyzol i wtedy uspokajamy swój stres. Następny to będzie unikać stresujących ludzi. Ja wiem, że to jest trudne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, ale być może nie masz takiej potrzeby czy konieczności utrzymywać czy żyć w środowisku, w którym jest tyle stresujących ludzi. Czy to będzie Twój szef, czy to będą Twoi znajomi, czy to będzie nawet Twój partner. Może znajdziesz jakąś inną strategię lub inne środowisko, w którym nie będziesz mieć tyle stresu. Następna i prawdopodobnie najważniejsza, ponieważ podczas snu właśnie spalamy tłuszcz, to jest poprawny sen. Popraw sobie sen. Regulacja snu. Ustawienie snu pomiędzy 22, a na przykład 5 czy 6 rano. Chodzi o to, żeby pójść spać najwcześniej jak się da, około godziny 22. Ja wiem, że większość z nas przeginała. Ja też taki byłem. Chodziłem o 11, 12, nawet i o 1 spać. Bo to ciągle jest coś do zrobienia, albo najlepsze programy są wieczorem. Najlepsze programy wieczorem, ale też najlepszy program w naszym organizmie na odmładzanie i spalanie tkanki tłuszczowej. Pomiędzy 22.30 a 1 w nocy zachodzą najlepsze i najważniejsze procesy w Twoim organizmie. Dlatego 22 to jest najważniejsza pora, żeby położyć się spać. I wyłącz telewizję. To też uspokoi Twoje nadnercza. To jest najlepsza strategia na spalenie tkanki tłuszczowej w Twoim brzuchu. Jeśli do tej pory Ci się nie udało, to być może zrozumiesz dlaczego. Ponieważ jest to problem hormonalny. Problem wysokiego kortyzolu. Obniż kortyzol i otyłość brzuszna zniknie. To tyle na tą chwilę. Podziel się z innymi i do zobaczenia jutro o 8.45. Cześć!